tematu nie odpuszczą i będą zarzucały PiS polityczny cynizm. Bo faktem jest, że partia rządząca, która odwołuje się do wartości chrześcijańskich, właśnie odrzuciła jeden z podstawowych postulatów środowisk związanych z Kościołem. Środ Episkopat Polski, przypomnijmy, jeszcze raz podkreślił, że jest przeciwko karaniu kobiet, które dokonały aborcji. No i Michał kontynuuje, Michał Szudrzyński. A zatem, by użyć ulubionego sformułowania Jarosława Kaczyńskiego, PiS notę stracił, ale rubelka też nie zarobił. W dodatku problemu nie rozwiązał. Sprawa aborcji może być sygnałem słabości PiS i zachęci wszystkich jego przeciwników, by zwiększać presję na rząd i skłaniać te partie do licznych ustępstw. W ten sposób czarny protest może zmienić się w czarny sen Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze słowo o sondażach ostatnich. Akurat ten przeprowadzony był dla TVN i TVN24. PiS 30% poparcia, to mniej o 3 punkty w stosunku do poprzedniego badania. Nowoczesna 22 plus 4, PO 16 minus 3, Kukiz 8, SLD 5, Korwin 5 i tych 6 partii znalazłoby się w Sejmie, gdyby wybory odbywały się teraz. PSL tylko 2% poparcia. Jeszcze jedna uwaga a propos sporu o projekty ustaw dotyczących aborcji. Niezwykły był koniec ostatniej debaty kandydatów do wiceprezydentury w USA, kiedy spierali się Tim Kaine i Mike Pence, i prowadząca Elaine Kihano zadała pytanie, kiedy zdarzało im się, że jako urzędnicy publiczni, a Tim Kaine był gubernatorem, Mike Pence jest gubernatorem, musieli toczyć w sobie jakąś walkę pomiędzy obowiązkami urzędnika publicznego a swoimi przekonaniami religijnymi. Niezwykła była odpowiedź Tima Kaine'a. Zresztą obaj bardzo ciekawie odpowiadali. Tim Kaine mówił o tym, że największy problem jest z karą śmierci, a jest przeciwko zabijaniu jako chrześcijanin, ale z drugiej strony był gubernatorem stanu, w którym karę śmierci się wykonuje. No i długo się wahał, jak powinien postąpić. Ja tylko przypomnę, że gubernator w Stanach Zjednoczonych ma prawo ułaskawić skazanego na śmierć. Ale uznał, że jego poglądy to są jego poglądy. On został wybrany, żeby bronić interesów i reprezentować obywateli stanu Virginia. I dlatego jego przekonania religijne, a można wyznawać dowolną religię w Stanach Zjednoczonych, co oczywiste, nie miały wpływu na niego jako na gubernatora. I tak samo odniósł się do sprawy aborcji, przeciwko której on osobiście jest i wiele razy o tym mówił, że jest przeciwny aborcji. On nigdy nie zdecydowałby się na to w swojej rodzinie, ale jako polityk, jako gubernator stanu, jako urzędnik publiczny nie ma prawa ingerować w sumienia innych ludzi i zmieniać obowiązującego prawa. A to prawo akurat rozstrzygnął Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych, wyrokując w takiej sprawie Roe przeciwko Wade na początku lat 70. Więc Tim Kaine uznał, że musi respektować to prawo, a jego przekonania religijne obowiązują jego samego, jego rodzinę, a nie ma prawa wymuszać tego na innych. Fascynująca część tej debaty na naprawdę wysokim poziomie, dużo bardziej merytorycznej i ciekawej, precyzyjnej niż debaty Clinton-Trump. Może nawet kandydaci bardziej prezydenccy niż Clinton-Trump. No i jeszcze w Rzeczpospolitej artykuł odnoszący się do słów Jarosława Kaczyńskiego, no właściwie takiego dialogu, jaki trochę za sprawą mediów słyszymy Tusk-Kaczyński. Pisze o sprawie Anna Słojewska w relacji z Brukseli. Większość krajów uznałaby fakt posiadania swojego byłego przywódcy na czele unijnej instytucji za użyteczny, ale Polska nie jest jak większość krajów, napisał komentator dziennika Financial Times w nawiązaniu do słów Jarosława Kaczyńskiego o możliwym braku poparcia dla Donalda Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej. Tak właśnie jest przyjmowane zachowanie szefa PiS jako dziwne, ale nie zaskakujące, bo przecież przynajmniej od kilku miesięcy wiadomo, że Polska nie jest jak większość krajów i że Kaczyński ma problem z Tuskiem. Do tej pory wydawało się jednak, że maksimum, na jaki może zdecydować się rząd Beaty Szydło, to brak aktywnej obrony Tuska, gdyby zabrało się wystarczająco silne grono chętnych do zablokowania jego wyboru na drugą kadencję. Już taka postawa była uznawana za niekonwencjonalną, ale zasadniczo nie szkodziłaby Tuskowi, a może nawet pomagałaby. W Europie PiS nie jest lubiany, pisze Anna Słojewska. Dziś w Rzeczpospolitej jeszcze na moment, bo bardzo lubi gazetę czytać w czasie podróży po Polsce. Gazeta Wrocławska na pierwszej stronie pisze o boju przed komendą. Policja strzela gumową amunicją, to chodzi o niepokoje w Miliczu. A wszystko po tym, jak doszło do ujawnienia zdarzenia, które rozegrało się 17 września. Do szpitala w ciężkim stanie trafił wówczas 22-letni Krystian S. Według policji był pijany, gdy przyszedł do komendy, upadł uderzając głową o podłogę. Potem okazało się, że miał krwiaka. Wcześniej te starcia z policją były jeszcze większe. Wczoraj to było 200 osób, zebrało się przed komendą, a w stronę budynku rzucano butelkami. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, może porozmawiamy o tym z prezydentem Wrocławia. Otóż
LG Chem zainwestuje pod Wrocławiem prawie 1,5 miliarda złotych. Pracy znajdzie 700 osób, a chodzi o fabrykę baterii do aut elektrycznych. I byłaby to pierwsza tego typu fabryka w Europie. No to teraz informacje Radio Tok FM, a po nich Józef Pinior. To jest powtórka. A poranek Radio Tok FM wyjątkowo dzisiaj jest w Wrocławiu. Piotr Kraśko, raz jeszcze dzień dobry. Z nami był senator Józef Pinior. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Co się dzieje w tym Wrocławiu? Bo to jest fascynujące miasto, gdzie jak tak bliżej się przyjrzeć, to splatają się losy ważnych ludzi, może nie akurat ważnych ludzi po prawej stronie sceny politycznej, chyba że czegoś nie wiem, ale na pewno po stronie opozycji, no bo i Ryszard Petru tutaj studiował, jeśli dobrze pamiętam, no i Grzegorz Schetyna oczywiście stąd. Jak pan tłumaczy to, że tak ogromne emocje teraz w polityce się dzieją między ludźmi, których powinien ten Wrocław łączyć, a tu się okazuje, że podzielił ich na lata i polska polityka ponosi tego konsekwencje? Wrocław bez wątpienia jest wyjątkowym miastem i Dolny Śląsk jest wyjątkowym regionem. To wynika z socjologii społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej. No jednak to jest region, miasto zbudowany przez uchodźców. Moi dziadkowie z Wilna tutaj trafili. Właśnie. Każdy z nas tutaj przyjechał skądś. Często zresztą Wrocław jest miastem wyboru. Przyjeżdża się do Wrocławia na studia, wybiera się to miasto. To miasto, ono miało taki charakter wolnościowy przecież jeszcze po II wojnie światowej, kiedy wiele młodych ludzi z Wielkopolski tutaj uciekło przed represjami tam. Tutaj uciekło, bo czuli się bezpieczniejsi, czy z innych regionów w Polsce. Miało charakter wolnościowy w latach 70. To była stolica awangardowego teatru, nie tylko w Polsce, ale na świecie. No, przypomnę Grotowski, Tomaszewski, teatry, które tutaj były we Wrocławiu. Wreszcie, o czym nie ja powinienem mówić, ale wydaje mi się, że to był jednak najważniejszy punkt oporu w stanie wojennym wtedy w Polsce, podziemnej działalności, podziemnej solidarności, i wreszcie to miasto pokazało swoją ogromną energię w tej rewolucji liberalnej, prawda? W budowie rynku, globalizacji po 1989. No to prawda, bo ta Solidarność pierwsza to i pan, i Władysław Frasyniuk, a potem w NZS-ie są... Zdrojewski, tak, no, tak. Który jednak zastał Wrocław drewniany, a zostawił murowany, prawda? No dobrze, ale... Dlaczego ci ludzie tak się kłócą? No naprawdę powinien się ten Schetyna z Petru umieć dogadać, a słabo idzie. Wydaje mi się, że to jest strukturalnie niemożliwe. No, jednak Nowoczesna powstała w opozycji do Platformy Obywatelskiej. Mówi o tym okresie jeszcze wyborczym sprzed roku. Taki był raison d'être powołania Nowoczesnej. Prawda? Ona miała skupić elektorat, który był elektoratem mniej więcej strategicznie opartym na tym samym projekcie co Platforma Obywatelska, tylko który był niezadowolony z Platformy Obywatelskiej. Okazało się, że to było skuteczne. Oni przekroczyli 5% i w tym momencie, no to wynika z zasady systemu parlamentarnego. Te dwie partie, one się sobą zderzały. No, one są dalej z sobą w zderzeniu, no bo racja bytu Nowoczesnej polega na tym, że będzie brała elektorat Platformy Obywatelskiej. Ale myśli pan, że obecna sytuacja sprawia, że opozycja dojdzie do wniosku, że żeby wygrać kolejne wybory, musi się zjednoczyć, czy nie będzie takiego przekonania? Jeżeli opozycja będzie w stanie się przeciwstawić intelektualnie, duchowo, politycznie Prawu i Sprawiedliwości, no to musi pokazać, że jest połączona strategicznie. A pana zdaniem jest w stanie przeciwstawić się intelektualnie, czy jeszcze nie? Niestety wydaje mi się, że w tej chwili nie. No mówię to z ogromną przykrością. Ale... To znaczy, że nie ma lepszego dla ludzi pomysłu na Polskę, czy w ogóle tego nie ma pomysłu? I ci przywódcy opozycji nie mają w tej chwili lepszego pomysłu. Proszę zwrócić uwagę na to. Przecież to się już powinno stać, choćby w wyniku masowych protestów społecznych, które w Polsce mamy, czy w związku z KOD-em, czy w tej chwili w związku z kwestią kobiecą od kilku tygodni. I ja tego nie rozumiem, dlaczego przywódcy partii opozycyjnych nie są w stanie wydać jednego strategicznego oświadczenia, że łączy nas na przykład, tak? I w tym jesteśmy połączeni. Ale może to dobrze, bo ten protest teraz jest
autentyczny i szczery, bo kobiety przeróżne, z dużych, małych miast, lepiej, mniej zarabiające, z wyższym wykształceniem, z podstawowym wykształceniem, no jest w tym coś bardzo autentycznego. Okej, panie redaktorze, to jest jasne, ale tego się nie da, tych kwestii nie da się załatwić poza polityką. To znaczy słabością między innymi polskiej opozycji jest to, że ona jest ciągle apolityczna, ona się boi polityki, czy jest zniechęcona do polityki. No pamiętajmy o tym, że w systemie liberalno-demokratycznym polityka rozgrywa się przede wszystkim w parlamencie. Jeżeli my chcemy w tej chwili pomóc kobietom w Polsce rzeczywiście doprowadzić do równości w Polsce pomiędzy kobietami i mężczyznami, no to musimy to zrobić w parlamencie. Te podstawowe postulaty, które są obecne w tym ruchu. Ale relacja jest taka, że w parlamencie zdecydowaną większość ma Prawo i Sprawiedliwość. Ale to trzeba właśnie zmienić. No po to jest polityka, po to jest ta wspólna strategia opozycji. Ale póki co w parlamencie tego nie zmienią. No mogą się organizować do kolejnych wyborów. No i to, ale właśnie to trzeba zrobić. Tak? Ja na miejscu przywódców partii opozycyjnych prowadziłbym w tej chwili kampanię referendalną na rzecz przedterminowych wyborów. Oni nie są w stanie tego zrozumieć. A myśli pani, że opozycja byłaby gotowa na przedterminowe wybory? Musi być gotowa, to inaczej po co opozycja? Znaczy, jeżeli opozycja w Polsce walczy o demokrację, mówi, że ta demokracja jest łamana, a z drugiej strony ona boi się wyborów, bo uważa, że te wybory zostaną wygrane przez PiS, to jaka to jest opozycja? Tylko mi się wydaje, że część ludzi opozycji myśli sobie teraz, poczekajmy trochę, PiS musi popełnić swoje błędy, ludzie muszą się zniechęcić do PiSu, bo na razie jeszcze nie. Program 500+ działa, może będzie Mieszkanie Plus. Nie, ale to nie jest my moment czekamy, na wybory. Panie redaktorze, okej. Okay. Tylko, że w tej strategii to my czekamy, a PiS niszczy infrastrukturę liberalną polskiej demokracji. No proszę zwrócić uwagę na dynamikę sytuacji. Zaczęło się od Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili minister sprawiedliwości pozwala sobie na ręczne sterowanie sędziami. Czy ktoś może być sędzią, czy nie. No oni idą coraz to głębiej, coraz to dalej. My nie poznamy systemu po paru miesiącach następnych. Tu nie ma na co czekać. To znaczy między innymi słabość opozycji w Polsce, moim zdaniem, wynika z tego, że ona nie jest w stanie strategicznie przeciwstawić się PiSowi. My się musimy w tej chwili PiSowi przeciwstawić na wszystkich możliwych poziomach i mówić o tym otwarcie, że ta władza złamała demokrację w tym sensie, że złamała to, co mówiła w czasie kampanii wyborczej. Mówiła w czasie kampanii wyborczej coś innego i robi coś innego. Łamie infrastrukturę liberalną polskiej demokracji. I to można przerwać jedynie wzywając do przedterminowych wyborów, co nie oznacza, że te przedterminowe wybory się odbędą. Ale wokół tego należy mobilizować społeczeństwo. Wokół tego należy także mobilizować społeczeństwo obywatelskie. To jest tak jak z tym projektem obywatelskim w kwestii aborcji. Wielu mówiło, ale to w tym parlamencie nie przejdzie, to nie ma szans, po co ten projekt obywatelski? I rzeczywiście ten projekt obywatelski odbił się od większości parlamentarnej, ale skutkiem tego mamy wielotysięczne manifestacje na ulicach polskich miast, ogromną mobilizację społeczeństwa. No, w poprzedniej kadencji Sejmu odbywały się też różne demonstracje i PiS był niestrudzony w próbach odwoływania ministrów rządu Platformy PSL-u i wiedział, że to się nie uda, ale to ale robił. Właśnie o tym mówię, tak. Więc ja nie rozumiem opozycji, nie rozumiem tutaj przywódców partii opozycyjnych, że ich nie stać na tego typu strategię, bo niezależnie od tego, że oni walczą pomiędzy sobą, PO i Nowoczesna, o elektorat, no okej. Okay. Ale powinni też walczyć o Polskę. Właśnie, powinni pokazać, że są połączeni w takim strategicznym projekcie politycznym walce o polską demokrację. A czy pana zdaniem z tych ruchów to jest coś niezwykłego dla pana? Bo kiedyś może większość z nas była zaskoczona, bo to był chyba pierwszy raz, kiedy Donald Tusk jako premier się cofnął, myślę, o decyzji w sprawie ACTA po takich dużych demonstracjach na ulicy. To było zaskakujące, że właśnie sprawa ACTA wywołała tak duże protesty, które okazały się tak skuteczne. Czy z tych protestów Komitetu Obrony Demokracji, z czarnego protestu, pana zdaniem coś nowego buduje, to jest jakaś nowa jakość, no to brzmi to bardzo banalnie. Nie mam wątpliwości co do tego, że to jest nowa jakość polityki polskiej i z tego musi wyjść strategia
nowej lewicy w Polsce. Znaczy, jestem przekonany o tym, że lewica będzie w przyszłym parlamencie w Warszawie. Jeżeli partii Razem uda się połączyć tą sferę socjalną, która w Polsce, niech pan zwróci na to uwagę, ludzie mają ogromną świadomość w tej chwili swoich praw pracowniczych, społecznych, socjalnych. To prawda, tylko czy nie jest tak, że te potrzeby zaspokaja Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc o potrzebach specjalnych, socjalnych, składając obietnice, a te protesty na ulicy nie są socjalne. Ale sekundę, co chcę powiedzieć. W oczywisty sposób część ludzi, dla których ważne są kwestie socjalne, będzie głosowała na PiS, ale nie wszyscy. Nie wszyscy, którzy wzięli 500 zł, biorą 500 zł na swoje rodziny, czy na pewno nie wszyscy młodzi ludzie, dla których jest ważna stawka godzinowa, czy płaca minimalna, chcą głosować na PiS. No to jest oczywiste, że nie. I jeżeli się uda... Wymieniam partię Razem, bo ona jest najbardziej predestynowana do zrobienia tego. Jeżeli uda się połączyć ten potencjał, który jest w tej chwili w Polsce bardzo wyraźnie po stronie społecznej, z tym potencjałem, który się ukazał w walce o kwestię kobiecą, o zrównanie sytuacji kobiet w Polsce, choćby te dwie sfery. Jeżeli to się uda połączyć w jeden polityczny projekt strategiczny, to nie mam wątpliwości co do tego, że partia Razem znajdzie się w przyszłym parlamencie w Warszawie. Ale myśli pan, że te protesty zbudują energię bardziej dla lewicy niż dla Platformy i Nowoczesnej? No tak, to bardzo wyraźnie widać w tej chwili w sondażach. Proszę zwrócić na to uwagę. Mamy dwa sondaże. Ten sondaż Rzeczpospolitej sprzed kilku dni i ten sondaż TVN-u z wczoraj, tak. W którym bardzo wyraźnie mamy przewagę, zadziwiającą zresztą, Nowoczesnej nad PO, prawda? PO, ile pamiętam, ma... 20, Nowoczesna ma, 22, tak, PO 16. Tak. I Nowoczesnej wzrosło 4 punkty, i w Platformie spadło 3. W tym sondażu Rzeczpospolitej PO spadła do 13%. No to ewidentnie PO płaci w tej chwili za tą strategię zakotwiczenia konserwatywno-liberalnego. I ten pomysł Grzegorza Schetynę, żeby lekko skręcić w prawo i mówić... Jest samobójczy. On jest samobójczy, moim zdaniem. Ja nie wiem, dlaczego on wpadł na taki pomysł, ogłosił go zresztą w dziwaczny sposób w trakcie rozmowy z Migalskim do rzeczy, no, który jednak do rzeczy obsługuje, jest jakby intelektualnym forum polskiej prawicy. Więc i ja nie wiem, kto mu to podpowiedział, z czego to wynikało, natomiast to było samobójcze dla PO. To po miesiąc później to bardzo widać w sondażach w tej chwili. Czy to jest nieprawdopodobne przy potencjale organizacyjnym, finansowym PO i Nowoczesnej, że Nowoczesna prowadzi w sondażach nad PO. No z czego to wynika? No to wynika ze słabości przywództwa w tej chwili w Platformie Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Józef Pinier był naszym gościem. Za chwilę informacje Radio Tok FM, a po nich prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. To jest powtórka. Niektórzy mają Assange'a i Snowdena, no bez pomogę. No tak, każdy ma takiego King Konga, na jakiego sobie zasłużył. Uważam, że, ale przez rzeczkowką. Te szydło busy. Kaczy nosy, czy to jak to jeszcze nazwiemy? Jest za dużo wodzów, a za mało Indian. Najkorzystniejszy wariant, który wyszedł, to jest ten wariant, gdzie codziennie zamiatamy i zmywamy, natomiast raz na dwa tygodnie robimy gruntowne zamiatanie i zmywanie i przez 3 dni całą szerokością ulicy zamiatamy najpierw, a później zmywamy. Jak to mówi przysłowie, Meksyk w ogniu. Dla dobra Polski. Sunflower, to nie jest polskie, to są chińskie, widać. Wszystko po angielsku, tutaj tak, widać, że chińskie. Lista przebojów Tok FM w każdy piątek po 14.40. Bartosz Dąbrowski, serdecznie zapraszam. Ciszę w eterze. To mów ty. To jest powtórka. Poranek Radio Tok FM, Piotr Kraśko, nieustający z Wrocławia, z nami prezydent Wrocławia, Rafał Dudkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiam. Przeglądałem pana Twittera wcześniej. Dużo pan pisze rzeczy, ale bardzo ostrożnie z komentarzami politycznymi. To jest teraz taka świadoma decyzja, że to nie jest moment, żeby prezydent Wrocławia komentował wydarzenia polityki polskiej? Jeśli się dzieje coś bardzo ważnego, to czarny protest pan poparł. Czasem komentuję, bo moim zdaniem to był czarny protest akurat. To było jedno z najważniejszych zdarzeń społecznych o
w charakterze politycznym w ostatnich latach. Bo skądinąd pięknych zdarzeń. Uważam, że to była wspaniała rzecz, że Polki we Wrocławiu szczególnie licznie wyszły na ulicę i postanowiły zaprotestować przeciwko głupiemu projektowi. Natomiast mój stosunek do polityki jest bardzo, bardzo wstrzemięźliwy. Moje podstawowe obowiązki nie mają charakteru politycznego. Ja jestem raczej zarządzającym materią miejską. A też po trzecie jesteśmy w takim okresie, w którym do wyborów, czy to samorządowych, czy parlamentarnych, jeszcze pozostało sporo czasu. No właśnie, tak pan myśli, że do samorządowych sporo czasu, nie będzie wcześniejszych? Mam nadzieję, że nie będzie wcześniejszych ani w Warszawie, ani gdzie indziej. Kalendarz przewiduje rok 2018, a jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to prawda, jeszcze później, więc polityka będzie się dopiero kształtowała. W tej chwili jesteśmy w takiej fazie z jednej strony zmiany, której niekoniecznie dokładałbym epitet dobrej zmiany i pewnego zaskoczenia. Społecznie to się wszystko będzie dopiero układało, jak sądzę. Józef Pinier przed chwilą, nie wiem, czy pan słyszał, mówił o tym, że opozycja powinna walczyć o przedterminowe wybory. Nawet gdyby miało do nich nie dojść, ale powinna walczyć. A gdyby doszło do tych przedterminowych wyborów, to pana zdaniem wynik ich byłby inny niż tych ostatnich? Nie, wydaje mi się, że sondaże pokazują, prawda, że PiS ma w dalszym ciągu pewną przewagę, chociaż w momencie, w którym dochodziło do czarnego marszu, już widać było wyraźnie, że następuje pewne przesilenie, czyli suma głosów tych, które mogłyby być oddane na opozycję, już przekracza sumę głosów oddawanych na PiS. Jest cały czas Kukiz obecny na scenie politycznej, co jest również dziwnym zjawiskiem. Mnie się wydaje, że trzeba jeszcze trochę poczekać i kalendarz tak wskazuje i pozwolić tym nowym tworom politycznym, czyli w szczególności Nowoczesnej, ukształtować się stabilnie. Nowoczesna ma ostatnio dobry okres. Bardzo trzymam kciuki za ten projekt. Zobaczymy, na ile on będzie w stanie dobrze rokować w przyszłości. Ale to dobrze, że pan mówi o Pawle Kukizie, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Odbyłem kilkadziesiąt rozmów wielogodzinnych ze wszystkimi zaangażowanymi w kampanię i do parlamentu, i kampanię prezydencką. I nie wiem, na ile pan wie, ale w gruncie rzeczy w dużej mierze pan przesądzi o wyniku obiegu wydarzeń w Polsce. Bo ci samorządowcy z Lubina, o czym pan wie, oni bardzo liczyli na współpracę z panem. Cała ta struktura powstała jakby trochę pod Rafała Dudkiewicza. Potem pan zdecydował się na alians z Platformą. Oni wtedy zdecydowali się, wtedy dopiero, na Pawła Kukiza, który rozbłysł w kampanii prezydenckiej, co było motorem do kampanii parlamentarnej. Ale bardzo możliwe, gdyby nie było Pawła Kukiza w kampanii prezydenckiej, to wynik wyborów też być może byłby inny. Z całą pewnością wynik wyborczy byłby inny. Ja w pewnym momencie podjąłem decyzję i długi czas o tej decyzji rozmawiałem, potem ją publicznie obwieściłem, związaną z tym, że polityka w wymiarze ogólnopolskim powinna być uprawiana poprzez partie polityczne. Polityki nie da się robić tego rodzaju tworami, jak różnego rodzaju ułomne, to nie jest określenie wartościujące ruchy społeczne. Ale Paweł Kukiz stworzył partię z ruchu społecznego. Oczywiście miał duże zaplecze tych samorządowców, bardzo sprawnych. Ale może na przykład te obecne ruchy też są zapleczem czegoś nowego, czego jeszcze nie wyczuwamy. Dotykamy dwóch wątków. Paweł Kukiz się upiera, że w dalszym ciągu stoi na czele ruchu społecznego, że to nie jest partia polityczna, zresztą nie bierze dotacji. Jego ruch ma charakter bardzo anarchizujący i w gruncie rzeczy antypaństwowy. Ja nie jestem zwolennikiem tego rodzaju właśnie ruchów czy też tworów. To mnie się tego rodzaju działalność w sposób bardzo zdecydowany nie podoba. Ja uważam, że to jest coś, co niszczy myślenie o państwie. Natomiast w rzeczy samej intuicja dotycząca tego, że kształtuje się pewien nowy obraz sceny politycznej, jest najprawdopodobniej nowy kształt wyłania się sceny politycznej, jest najprawdopodobniej intuicją właściwą. Proszę mnie nie pytać, jak on będzie wyglądał, bo ja tego po prostu nie wiem. Natomiast najwyraźniej w świecie coś, co nam się wydawało kiedyś ostatecznym zabetonowaniem sceny politycznej pomiędzy umownie Platformę i PiS, w tej chwili się bardzo, bardzo wyraźnie zmienia. Właśnie, bo Paweł Kukiz, o którym mówiliśmy w sondażach, wciąż ma 8%, to wciąż wchodzi do Sejmu. To wciąż ma, nie zmienia. To jest jeszcze innego rodzaju właściwość polska, że każdorazowo, przy każdych wyborach jest jakaś partia
protestu jest partia, czyli grupa, prawda, która w wypadku Polski liczy około 10%. Natomiast prawdą jest, że wejście Kukiza do polityki przed nimi wyborami prezydenckimi zmieniło właśnie obraz Polski. Ale raz jeszcze, ja nie jestem zwolennikiem tego rodzaju tworów. One zbyt silnie anarchizują myślenie o państwowości. Tu jeszcze jedno pytanie, bo po poprzednich wyborach samorządowych, nie tych ostatnich, a tych jeszcze wcześniejszych, przepraszam, w sumie wniosek taki był, że najsilniejsza w Polsce jest partia PPP-PM, czyli Polska Partia Prezydentów Miast, bo wtedy panowie mieliście tak fantastyczny wynik i pan, i prezydent Szczurek w Gdyni, i prezydent Poznania ówczesny. I co się stało, moje pytanie? Czy pan myśli o tym, żeby wejść, budując swoją pozycję polityczną na podstawie, już takie próby były przecież na podstawie sukcesu Wrocławia, wejść do polityki ogólnopaństwowej, czy już ten projekt jest zagaszony? Najwięcej rosyjskich turystów przed rozpoczęciem letniego sezonu pojechało do Abchazji. Aż 1,5 miliona. Finlandię i Kazachstan odwiedziło 1 200 000 Rosjan. W porównaniu z ubiegłym rokiem z dziesiątki najczęściej odwiedzanych przez Rosjan krajów wypadła Turcja. Stało się to po pogorszeniu stosunków dwustronnych z powodu zestrzelenia przez turecki myśliwiec rosyjskiego bombowca. Rosjanie przestali również masowo jeździć do Egiptu. Powodem jest zamach terrorystyczny na rosyjski samolot nad Synajem. W tym roku prawdziwym hitem turystycznym okazała się Tunezja. Kraj ten odwiedziło już ponad 500 000 Rosjan. Tunezyjskie media pisały, że rosyjscy turyści uratowali sezon turystyczny. Co szósty turysta, który przybył do Tunezji, pochodził z Rosji. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna rozpoczęła swą służbę w ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. To symbol Europy, która potrafi być skuteczna i zjednoczona, mówił unijny komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos podczas inauguracji działania nowej formacji z Aten Beata Kukiel-Braila. Uroczystość zorganizowano na przejściu granicznym między Turcją a Bułgarią, gdzie nowa agencja, która zastępuje Frontex, rozpoczyna swą działalność. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna powstała zaledwie 10 miesięcy od złożenia w Brukseli projektu w tej sprawie. Unijny komisarz Dimitris Avramopoulos powiedział, że powstanie nowej organizacji w tak krótkim czasie pokazuje, iż Europa potrafi w zdecydowany sposób i we współpracy z sąsiednimi krajami stawić czoła wyzwaniom, jakimi są kryzys migracyjny i zagrożenie bezpieczeństwa we wspólnocie. Podkreślił, że jest to historyczny dzień dla Europy, która pokazała, że potrafi wziąć wspólną odpowiedzialność za ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej. W inauguracji brali udział także premier Bułgarii Bojko Borysow, ministrowie z Bułgarii, Słowacji, Grecji oraz dyrektor wykonawczy Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Kanclerz Niemiec Angela Merkel skrytykowała zamknięcie tzw. szlaku bałkańskiego, którym uchodźcy docierali do Austrii czy Niemiec. W wywiadzie dla tygodnika Die Zeit powiedziała, że tego typu działania nie rozwiązują problemu migracji. Z Berlina Wojciech Szymański. Niemiecka kanclerz przyznała, że zamknięcie szlaku bałkańskiego zmniejszyło napływ uchodźców do Niemiec, ale jak dodała, pogorszyło sytuację w Grecji, gdzie na początku roku utknęło kilkadziesiąt tysięcy imigrantów. Zdaniem Merkel pokazuje to, że trwałe efekty w powstrzymywaniu napływu uchodźców daje tylko umowa między Unią Europejską a Turcją, którą zawarto w marcu. Niemiecka kanclerz dodała, że chociaż jej kraj zaostrzył w ostatnich miesiącach przepisy azylowe, to nie porzuciła swoich przekonań w kwestii polityki migracyjnej. Merkel zaznaczyła, że niezwykle ważnym strategicznie pytaniem jest postępowanie Europy z Afryką. Jak stwierdziła, problemu uchodźców nie rozwiąże się przez odgradzanie i ignorowanie. Niemal 5 milionów Włochów żyje za granicą. Nie zawsze jest to emigracja za chlebem lub na stałe. Najnowsze dane na ten temat przynosi ogłoszony w Rzymie raport Kościelnej Fundacji Migrantes. Szczegóły Marek Lenert. W ubiegłym roku wyjechało z Włoch 107,5 tysiąca osób, o 6 tysięcy więcej niż w 2014. 40% Włochów szukających szczęścia poza granicami swego kraju to osoby w wieku od 18 do 34 lat, które, jak dowiadujemy się z raportu,
wyjeżdżają na ogół bez żadnego planu i z góry wyznaczonego celu. Młodzi emigranci wybierają najczęściej Niemcy, Wielką Brytanię, ale też Hiszpanię. Starsi, którzy są bardziej przewidujący i zapobiegliwi, decydują się częściej na długotrwałą emigrację do krajów, gdzie już od dawna istnieją silne skupiska Włochów, jak Argentyna, Brazylia i Stany Zjednoczone. Zmarł pierwszy prezydent Słowacji Michał Kovács. O szczegółach Adam Czartoryski. Informację o śmierci 86-letniego Michała Kovacza podał rzecznik słowackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Według Petera Lazarowa bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność krążenia. Pierwszy prezydent Słowacji od dłuższego czasu cierpiał na chorobę Parkinsona, a w piątek wskutek wystąpienia problemów oddechowych został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Michał Kovács po tzw. aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji w 1989 roku pełnił funkcję ministra finansów Słowackiej Republiki Socjalistycznej. W lutym 1993 roku został wybrany przez słowacki parlament na pierwszego prezydenta kraju. Jego 5-letnia kadencja przebiegła pod znakiem politycznych konfliktów z ówczesnym premierem Władimirem Meciarem. W ciągu ostatniego roku ceny żywności na świecie wzrosły o 10%, podaje agencja ONZ do spraw żywności FAO. Na razie powodów do alarmu nie ma, ale drożające produkty rolne, zwłaszcza cukier, mogą budzić niepokój, sugerują eksperci FAO. Więcej na ten temat wie Rafał Matriuk. Tylko w ostatnim miesiącu średnie ceny żywności poszły w górę o ponad 2,5%, ceny cukru o prawie 7%. Przyczyną była niesprzyjająca pogoda w Brazylii, która jest największym producentem i eksporterem cukru. W górę poszły też ostatnio ceny mięsa, nabiału i oleju. Potaniały jedynie zboża. Generalnie żywność jest o 1/4 tańsza niż 5 lat temu, gdy rekordowe ceny niepokoiły światowych ekspertów. Według FAO, choć ostatnie zwyżki cen są zauważalne, to prognoza na następny rok jest stabilna. Film 11 minut Jerzego Skolimowskiego zainaugurował 16. Festiwal Filmu Polskiego w Wilnie. Przez 7 dni będą wyświetlane najlepsze polskie produkcje ostatnich lat. Ze stolicy Litwy Renata Wittmann. Przygotowano też dwa programy specjalne dla dzieci i retrospektywę filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Film polski jest dobrze znany na Litwie i ceniony. W tym roku projekcje odbędą się nie tylko w dużych miastach, w Wilnie, Kownie i w Klaipedzie, ale również w mniejszych miejscowościach, w Solecznikach i w Morzejkach. W sumie litewscy widzowie obejrzą 27 filmów. Gościem tegorocznego festiwalu będzie Michał Lorenz, kompozytor, autor muzyki do 175 filmów polskich i zagranicznych. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Europejska Unia Nadawców wskazuje na standard DAB+, jako technologię przyszłości radiofonii w Europie. To wniosek z Europejskiego Forum Radiowego w Krakowie, którego organizatorem było Polskie Radio. Jego uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu cyfryzacji. Dyskusję obserwował specjalny wysłannik Polskiego Radia 24, Lucja Ralszówka. Technologią przyszłości będzie system DAB+. Jest o tym przekonana Europejska Unia Nadawców. Technologia ta otwiera bowiem nowe możliwości techniczne przesyłu danych, a ponieważ zakres FM już jest bardzo zatłoczony, radio cyfrowe umożliwia dotarcie do większej liczby odbiorców z nową, atrakcyjną ofertą, przekonywał w imieniu całej Unii Graham Dixon. Zapewniał także, że Konfederacja nie będzie nikogo pospieszać we wdrażaniu radia cyfrowego, ale to właśnie podążanie w tym kierunku jest właściwe. Więcej zgody w Europie powoduje, że jesteśmy mocniejsi. To ułatwia sprawę producentom sprzętu, producentom samochodów, dystrybutorom, jeśli cały kontynent idzie w tym samym kierunku. Z analizy Europejskiej Unii Nadawców wynika, że poszczególne kraje wdrażają cyfryzację w różnym tempie i nie jest rolą Europejskiej Unii, by kogoś ponaglać. Jednym z najbardziej zaawansowanych rynków cyfrowego radia w Europie są Niemcy. W ciągu niecałej dekady do 2025 roku możliwa jest tam całkowita rezygnacja z tradycyjnej formy odbierania audycji. Mówił o tym dyrektor generalny Deutschland Radio, Willi Stoll. Słuchający radia przez system DAB nigdy nie powracają do częstotliwości FM. Wielu Niemców oczywiście nie zna zalet systemu DAB+, ale sytuacja jest coraz lepsza, ponieważ zasięg tego systemu wynosi prawie 100%. Teraz więc możemy poświęcić więcej pieniędzy na marketing i reklamę.
tak śmiałe osiągnięcia w zakresie cyfryzacji motywują do tego procesu kolejne rynki. Zdecydowana na nadawanie cyfrowe jest już Mołdawia, kraj uznawany za jeden z najbiedniejszych w Europie. Wciąż nad technologią cyfrową zastanawiają się Węgry. Przedstawiciele tamtejszego nadawcy publicznego właśnie po odpowiedź, czy warto, przyjechali do Krakowa. O tym, że na pewno warto, przekonywała prezes Polskiego Radia Barbara Stanisławczyk. Mimo że w ciągu ostatnich 3 lat spółka na proces cyfryzacji wydała już 60 milionów złotych, a słuchalność radia w ten sposób w technologii DAB+, praktycznie nie istnieje. Zbyt wcześnie, zbyt dużo zainwestowaliśmy. Te kroki powinny być rozłożone na lata. Powinniśmy budować plan w porozumieniu z rządem, w porozumieniu ze stacjami komercyjnymi. I gdybym ja miała przystąpić do procesu digitalizacji, chyba bym była ostrożniejsza i robiła to właśnie, może najpierw organizując taką konferencję i dyskutując, a potem wdrażając, czy też planując na wiele lat, rozkładając ten proces. Diagnoza jest bardzo brutalna, ale uczciwa, bez czarowania i zawyżania tych wyników. A jaka jest recepta w takim razie? Rozumiem, ta konferencja to jest pierwszy krok w stronę wyklucia tej recepty. Tak jest, tak. To jest pierwszy krok. Od kiedy zostałam prezesem Polskiego Radia, czyli już od 9 miesięcy, bardzo intensywnie pracuję nad tym, żeby znaleźć odpowiedź, gdzie jest ta przyszłość. Ja w szczególności zarządzam pieniędzmi publicznymi, państwowymi, społecznymi tak naprawdę, więc bardzo ostrożnie podchodzę do tego budżetu, żeby go nie trwonić, żeby w sposób racjonalny wykorzystać każdą złotówkę. Na Europejskim Forum Radio poza dziennikarzami, szefami poszczególnych anten i Europejskiej Unii Nadawców byli też przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Lucjan Olszówka, Polskie Radio 24, Kraków. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski rozważa możliwość zgłoszenia wniosku o odwołanie z funkcji wicemarszałka Izby Bogdana Borusewicza z PO. Powodem jest podjęcie przez opozycyjnego wicemarszałka niekonsultowanej z nim decyzji o odroczeniu posiedzenia do 20 października. Doszło w Senacie do sytuacji wyjątkowej, niespotykanej w historii 27 lat funkcjonowania Senatu. Mianowicie marszałek prowadzący, wicemarszałek Borusewicz, ogłosił przerwę do 20, przy czym 19 mieliśmy mieć posiedzenie. Więc sytuacja zupełnie nadzwyczajna, niespotykana i podjęta arbitralnie, bez jakiejkolwiek konsultacji ze mną, ani z pozostałymi wicemarszałkami. Jest to typowe działanie polityczne, bardzo groźne. Pan marszałek Borusewicz stracił moje zaufanie. Po tej wypowiedzi konferencję zorganizował Bogdan Borusewicz, który powiedział, że działał zgodnie z regulaminem Senatu. Dodał, że miał uprawnienia do podjęcia takiej decyzji, a przerwę w obradach zarządził na wniosek senatora PiS, Jana Marii Jackowskiego. Taki był wniosek senatora PiSu. Ja sądziłem też, że on jest uzgodniony w PiSie. Nie miałem żadnych przesłanek do oceny, że to jest jego indywidualna inicjatywa. Zresztą to mnie nie obchodziło. Występuje senator ugrupowania z drugiej strony sceny politycznej, uzasadnia to racjonalnie i ja zdecydowałem się to uwzględnić. Świadkiem całego zdarzenia był senator niezrzeszony Marek Borowski. Były marszałek Sejmu potwierdził, że o przerwę w obradach poprosił senator PiS. Jak się wydaje, bez uzgodnienia ze swoim klubem, a całe zdarzenie nazywa burzą w szklance wody. Marszałek Borusewicz wyraził zgodę. Tyle, że no nie do 19, bo 19 jest posiedzenie Trybunału w pełnym składzie i to by powodowało, że prezes Rzepliński nie mógł się stawić. W związku z tym powiedział to do 20. I w tym momencie wpadł marszałek Karczewski, który zdenerwowany zakrzyknął: panie marszałku, ostatni raz pan prowadził obrady. Więcej się na to nie zgodzę. No, muszę powiedzieć, że to nas szokowało troszkę wszystkich. Do zdarzenia doszło podczas rozpatrywania przez Senat informacji prezesa Trybunału Konstytucyjnego o działalności tego sądu w 2015 roku. Zgodnie ze stenogramem Jan Maria Jackowski prośbę o zarządzenie przerwy do 19 października uzasadnił tym, że prezes Trybunału Andrzej Rzepliński wyszedł poza zakres merytoryczny punktu, który był rozpatrywany, i podjął się recenzowania aktualnych spraw z parlamentu. Dodał, że chciałby w związku z tym mieć czas na przygotowanie się do dyskusji. Sejm zdecydował, że będzie pracował nad obywatelskim projektem ustawy zakazującej handlu w niedzielę. Firmowany przez Solidarność dokument skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wcześniej posłowie nie poparli wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Chciało tego 148 parlamentarzystów, 280 było przeciwnych, a wstrzymały się 4 osoby. Zgodnie z projektem zakaz miałby dotyczyć większości placówek handlowych.
Wyjątkiem mają być stacje benzynowe, piekarnie oraz sklepy na dworcach kolejowych i sklepy osiedlowe, a także sklepy z dewocjonaliami, jeżeli za ladą staną ich właściciele. No, o te wyjątki pytała jeszcze przed głosowaniem posłanka PO Maria Janyska. I wspomnę chociażby o jednym, o wyjątku, który dopuszcza handel w niedzielę bez żadnych ograniczeń w zakładach hotelarskich. Mam pytanie do pomysłodawcy NSZZ Solidarność. Czy obiekty, którymi dysponuje w różnych formach organizacyjnych, będą właśnie spełniały te warunki i w nich będzie można handlować w niedzielę bez ograniczeń przez cały dzień? Proszę Państwa, 2 lata kary więzienia za handel pietruszką w niedzielę i oczywiście furteczki dla swoich. Taki jest ten projekt. Posłanka PO dodała, że wnioskodawcy nie przedstawili skutków ekonomicznych wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Mówiła też, że według ekspertów około 80 tysięcy osób może stracić pracę. Michał Stasiński z Nowoczesnej krytykował zaproponowane w projekcie obywatelskim kary za złamanie zakazu handlu w niedzielę. To grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do lat 2. Poseł dziękował w imieniu przedsiębiorców premier Beacie Szydło i wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wspieranie tego projektu. Jeszcze raz w imieniu polskich przedsiębiorców serdecznie dziękuję. Mogło być 5, mogło być 10, jest tylko 2. Nie przewidujecie Państwo kary dla drugiej strony tego zbrodniczego procederu, czyli dla konsumentów. Za to również Państwu dziękujemy, ale rozumiemy, że nie jest to Wasze ostatnie słowo. Wsparcie Wasze dla tych, którzy chcą pracować, chcą płacić podatek PIT, CIT i VAT i składkę ZUS-owską jest naprawdę ogromne. Pozostaje nam tylko wiara w jedno hasło. Prezentację PowerPoint. Gwarancją wzrostu PKB. Jarosław Porwich z klubu Kukiz 15 zwracał się z pytaniami do przeciwników zakazu handlu w niedzielę. Czy przeciwnicy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zdają sobie sprawę, że jej odrzucenie skutkować będzie dalszą destabilizacją życia rodzinnego wielu tysięcy pracowników hipermarketów? Że jej odrzucenie w dalszym ciągu sprzyjać będzie zagranicznym korporacjom handlowym unikającym w Polsce płacenia podatków, natomiast nie będzie sprzyjać chociażby zwiększeniu obrotów małych polskich firm płacących podatki? Adam Abramowicz z PiS odpierał zarzuty przedstawicieli PO i Nowoczesnej, że zakaz handlu w niedzielę będzie oznaczał zwolnienia pracowników hipermarketów. Poseł przypomniał, że podobnych argumentów używano już w roku 2007. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało projekt ograniczenia handlu w święta. Otóż wtedy przedstawiciele tych samych środowisk także straszyli, że będą masowe zwolnienia oraz katastrofa gospodarcza. Mam pytanie do wnioskodawców, czy nie jest to przypadek, że kiedy następuje zgłoszenie projektu, które ogranicza zyski korporacji międzynarodowych, pewne środowiska stosują zastraszanie bez żadnych podstaw realnych. Zarzuty opozycji odpierał też przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Alfred Bujara z Solidarności. Mówił, że o zakaz handlu od lat zabiegają pracownicy wielkich sieci handlowych. Wolność jednego człowieka nie może być realizowana kosztem zniewolenia drugiej osoby. Wolność do spędzania niedzieli na spacerowaniu po galeriach handlowych nie może być realizowana kosztem pracowników handlu i ich rodzin do świętowania niedzieli. Wolność też ma swoje granice, proszę Państwa. Po jej przekroczeniu jest tylko zniewolenie, wyzysk i krzywda ludzka. Zgodnie z projektem zakaz miałby dotyczyć większości placówek handlowych. Przewidziano w nim szereg odstępstw. Handel będzie mógł się odbywać w 2 kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed świętami wielkanocnymi, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca. Skrzypkowie z całego świata przyjadą w sobotę na konkurs imienia Henryka Wieniawskiego. Będą walczyć o zwycięstwo w tej organizowanej raz na 4 lata prestiżowej imprezie. Jakie szanse mają w konkursie Polacy? O tym Jacek Butlewski z Radia Merkury. Z matematycznego punktu widzenia Polacy mają szansę na sukces, ponieważ jest ich najwięcej. Nasz kraj reprezentować będzie 10 osób, ale liczbowo nieznacznie ustępuje nam Japonia. Z kraju kwitnącej wiśni na konkurs przyjedzie 9 osób. Sporą reprezentację będą też miały Rosja, 6 skrzypków i Stany Zjednoczone, 4. Tyle matematyka. Ale kto ma największe szanse na zwycięstwo, będzie wiadomo po tym, jak wszyscy skrzypkowie zagrają. Jest taki przegląd świata.
wojna Azjatów z Europą, rywalizacja pełna. Dyrektor konkursu Andrzej Wituski. Dla mnie najważniejsza jest również Polska Szkoła Wiolinistyczna, bo ona ma raz na 5 lat szansę stanąć przed takim autorytetem. I z 80 prawie Polaków, którzy grali, no 10 się dostało do konkursu, w tym 4 z naszego miasta. 5 lat temu wśród nagrodzonych nie było Polaków, ale przed dekadą wygrała Agata Szymczewska. Tegoroczny konkurs rozpocznie sobotnie losowanie kolejności gry uczestników. Wyjątkowa księga, a zarazem dzieło sztuki związane z historią Wrocławia, będzie poddane pieczołowitej konserwacji. Sztambuch wrocławskich czeladników murarskich i kamieniarskich, bo taką nazwę nosi księga, pochodzi z początku XVII wieku i znajdują się w niej zapiski mistrzów architektów sprzed wieków oraz wyjątkowe rysunki, opowiada dr Robert Heś, kustosz Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które zajmuje się konserwacją dzieła. Hartner, który odpowiedzialny jest na przykład za Pałac Hatzfeldów we Wrocławiu, za Kolegium Maksimum Uniwersytetu, za przebudowę rezydencji Hatzfeldów w Żmigrodzie, Matthias Biner, który był projektantem kościoła uniwersyteckiego i także kościoła świętego Antoniego we Wrocławiu, to naprawdę były wielkie osobistości. Historyczna księga z Muzeum Narodowego trafi do konserwacji, a prace nad renowacją XVII-wiecznego sztambucha czeladników murarskich i kamieniarskich będą trwały nawet około 5 roku. Później będzie można podziwiać go na wystawie na strychu Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Księga zawiera wpisy mistrzów architektów, a także unikalne rysunki. Jednym z nich jest na przykład przedstawienie tak zwanego połowu nierządnicy, mówi dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski. Każdy inaczej reaguje na rzeczony połów. Jeden twierdzi, że gdyby wcześniej ją złowił, to by tutaj o kulach nie chodził. Gdyby z kolei temu w klasztorze podawali takie rybki, to na pewno byłoby całkiem i tak dalej. Bo mamy tutaj, proszę zobaczyć, przedstawiciela, jest zakonnik, jest żołnierz, jest jakiś rybak. Prace nad księgą będą obejmowały kompletną renowację skórzanej okładki zniszczonych kart i likwidację smogu, które powstały w wyniku zalania dzieła, tłumaczy konserwator Daria Kordowska. Wyglądać będzie tak samo, tylko przywrócona zostanie jej funkcja użytkowa przede wszystkim, no i estetyczna. Należy wzmocnić oprawę, poddać ją pełnej rekonstrukcji w fragmentach, które no, nie istnieją w tym momencie, w tym uzupełniania ubytków, niwelowania tego zacieku, który występuje w całym bloku. A sztambuch zawiera łącznie 301 kart, z czego 63 są wypełnione tekstem oraz rysunkami. Spotkania z Wojciechem Smarzowskim, Bartłomiejem Topą i Tomaszem Raczkiem, ponad 50 projekcji filmowych, warsztaty i panele dyskusyjne. To program rozpoczynającego się dziś w Łodzi Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. To już 7. edycja imprezy, która z założenia opiera się na dyskusjach o branży filmowej, konkursach dla młodych krytyków i spotkaniach z ludźmi kina, mówi jeden z organizatorów festiwalu, Przemysław Gleisner. To jest festiwal dla kinomanów, którzy chcą zrozumieć, jak działa branża filmowa, więc zapraszamy widzów po pierwsze właśnie do dyskusji na tematy, które zaprogramowaliśmy, o programowaniu festiwali filmowych, o tym, czym jest krytyka wizualna. Pokazujemy właśnie nowe trendy w krytyce filmowej. To jest bardzo istotne dla nas, żeby ten festiwal pokazywał to, co jest obecnie na świecie dominujące. Zaplanowano również zajęcia z analizy i interpretacji filmu i po raz pierwszy w Polsce warsztaty dla profesjonalnych krytyków filmowych stworzenia wideo eseju. Jednak, jak podkreśla Przemysław Gleisner, kamera akcja to przede wszystkim filmy. Na projekcje odbywają się w Łodzi w kinie 3D Wytwórnia Przyłąkowej i w kinie Szkoły Filmowej Przytargowej. Impreza potrwa do niedzieli. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu naszego magazynu. Dziękuję za uwagę. Mariusz Gzyl, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych.
zagranicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Autopromocja. Minęła pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Gmina Elbląg odwołała pogotowie przeciwpowodziowe. Woda w rzekach Elbląg, Nogat i Cieplicówce na Wyspie Nowakowskiej opadła poniżej stanów ostrzegawczych. Gmina utrzymuje dyżury telefoniczne pracowników i monitoring miejsc najbardziej zagrożonych podtopieniami. Jedynym miejscem, w którym utrzymuje się stan ostrzegawczy, jest jezioro Druzno. Szczegóły zna Mira Stankiewicz. Stabilizacja to najbardziej oczekiwane słowo podczas tak niebezpiecznych zjawisk jak cofka wywołana sztormowym wiatrem. I w czwartym dniu alertu można powiedzieć, że najgorsze za nami, z jednym wyjątkiem. Woda została wypchana do jeziora Drużno i tam najsłabiej opada. Tłumaczy starosta elbląski Maciej Romanowski. Ale to nie problem, bo świetnie spisuje się cały żuławski system przeciwpowodziowy, podobnie jak wszystkie służby. Jesteśmy taką grupą, która w sposób nowoczesny, przemyślany i zorganizowany działa. Są odpowiednie procedury. Specjaliści zakładają, że wodę z Żuław będzie można zacząć odpompowywać już w sobotnie popołudnie. Z Elbląga, Mira Stankiewicz, Polskie Radio Olsztyn. Gubernator Florydy Rick Scott wzywa mieszkańców stanu do natychmiastowej ewakuacji w związku ze zbliżającym się huraganem Matthew. Ma uderzyć tu za kilka godzin. Obecnie jest na wysokości wysp Bahama. Zbliża się do wschodnich wybrzeży USA z prędkością 220 km na godzinę. Z żywiołem nie ma żartów, ostrzega Rick Scott. Jeżeli mnie oglądacie i mieszkacie w rejonie zalecanej ewakuacji, natychmiast wyjeżdżajcie. Nie traćcie szansy, czas ucieka. Już pewne, że huraganowy wiatr uderzy tu albo bezpośrednio, albo przemieści się wzdłuż naszych wybrzeży. Nie ma żadnych wyjątków. Musicie uciekać. Ewakuujcie się, nie uprawiajcie surfingu, nie chodźcie na plażę. Wiatr was zabije. Na razie znamy tylko prognozy. Uderzenie może być silniejsze. Czas ucieka. Barack Obama ogłosił stan wyjątkowy na Florydzie. Umożliwi to koordynację i pomoc federalną dla terenów dotkniętych kataklizmem. Według ostatnich informacji liczba ofiar Matthew na Karaibach sięga 140 osób. Większość to mieszkańcy Haiti. 11 osób trafiło do szpitali po wypadku na Krajowej 11 w Miąskowie w powiecie średzkim. Kilka minut po 15 autokar wiozący gimnazjalistów zderzył się z autem osobowym. Więcej szczegółów zna Rafał Regulski. Do szpitala w Środzie Wielkopolskiej trafiło 6 gimnazjalistek, ich opiekunka oraz kierowca autokaru. Później po jeszcze jedną uczennicę przyjechała karetka z Jarocina. Dziewczyna źle się poczuła. Do szpitala w Poznaniu z kolei trafiły kierująca Passatem oraz 5-miesięczne dziecko z tegoż Passata. Według wstępnych ustaleń policji Passat i autokar zderzyły się czołowo na prostym odcinku drogi. Siła uderzenia obróciła osobowe auto o 180 stopni i ono uderzyło bocznie w kolejne auto osobowe. Według wstępnych informacji młodzież nie odniosła poważniejszych obrażeń. Rafał Regulski, Radio Merkury, Miąskowo. Był koncert, charytatywna licytacja i wystąpienia gości. W Teatrze Narodowym w Warszawie zakończyła się gala 25-lecia Giełdy Papierów Wartościowych. Pierwsza sesja odbyła się 16 kwietnia 1991 roku. Podczas specjalnej gali odbyły się m.in. koncert czy licytacja. Ale były też wystąpienia gości, m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że dzień inauguracji działalności giełdy był symboliczny. Wszyscy Państwo pamiętacie, gdzie ta pierwsza giełda była? W gmachu Komitetu Centralnego Partii. To taki chichot historii. Prezes giełdy, Małgorzata Zaleska, powiedziała, że warszawski parkiet jest sercem polskiej gospodarki. Sercem, które pulsuje. Które wspiera Polskę, wspiera jej rozwój, wspiera innowacyjność. Goście gali licytowali m.in. weekend w prezydenckiej rezydencji w Wiśle, koszulki piłkarza Roberta Lewandowskiego oraz mistrzyni olimpijskiej Anity Włodarczyk, obraz Edwarda Dwórnika czy giełdowy dzwon. Ten ostatni był najdroższy i znalazł nabywcę za ponad 100 tysięcy złotych. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Obecnie na warszawskim parkiecie notowanych jest blisko 500 spółek. Prognoza pogody.
nocy w województwach północnych, na krańcach zachodnich oraz na południowym wschodzie zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. Na Podhalu i w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i na ogół bez opadów. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 3 stopni w Dolinach Karpackich i Sudeckich przez minus 1 na krańcach wschodnich, plus 6 na zachodzie do plus 10 na wybrzeżu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie pierwszej w Polskim Radiu 24. Czas na debatę poranka. Gośćmi programu byli publicysta Janusz Rolicki oraz Piotr Semka z Tygodnika do Rzeczy. Rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Sondaż TNS Polska, sondaż przeprowadzony dla Polskiego Radia 24. No i pytanie bardzo mocno przypominające to, które było zadane niedawno Węgrom podczas referendum. Czy chce pan, pani, aby Unia Europejska mogła zarządzać również bez zgody parlamentu obowiązkowe osiedlanie w Polsce osób innych niż obywatele polscy? No, jeżeli chodzi o wyniki, to trudno chyba mówić o zaskoczeniu. Już podaję. Tak, 17%, trudno powiedzieć 14%, nie. Zdecydowana przewaga, 69% pytanych. Myślą panowie, że gdyby doszło w Polsce do podobnego referendum, jak to na Węgrzech, to te wyniki pokrywałyby się z tym sondażem? Wie pan, tutaj pytanie zostało trochę źle postawione, bo nigdzie nie jest powiedziane, że Unia bez zgody polskiego parlamentu chciałaby wprowadzać tego rodzaju przepisy. No, przepraszam, no, były rozmowy z polskim rządem. I polskim rządem po prostu na zasadzie przydzielenia tych kwot. I kwota dla Polski określona jak na 7 tysięcy, czy tam nie wiem dokładnie, chyba 7, została po prostu zaakceptowana przez rząd. Oczywiście rząd musiałby to potem jeszcze jakoś poruszyć w parlamencie i uzyskałby tamten poprzedni parlament, by to przyklepał. Ale to panie Januszu, ja przypomnę, że jednak w Komisji Europejskiej pojawiały się takie pomysły takiego odgórnego narzucania oczywiście kwot, ale wie pan, ale i finansowego karania za nieprzyjmowanie uchodźców. To by było sprzeczne z traktatem. Przepraszam, a debata o sprawach kobiet w Parlamencie Europejskim nie jest sprzeczna, no przecież kwestie obyczajowe i ustawodawstwa, no w tym wypadku zresztą projektu obywatelskiego. Więc proszę pana, Unia Europejska właśnie ciężko w taki sposób pracuje potem na takie właśnie wyniki jak Brexit. I wszyscy ci, którzy potem mówią, że Brytyjczycy głosujący za Brexit są sługami Putina, niech się zastanowią nad takimi wydarzeniami, jakie dzisiaj będzie miało miejsce w Parlamencie Europejskim, gdzie będzie gwałkowana sprawa sytuacji kobiet w Polsce, która jest klasycznym nadużyciem i która potem powoduje nastroje antyeuropejskie, które potem stara się zagospodarować Putin. No, a wracając jeszcze do tej kwestii, ten sondaż pokazuje, że w tej mierze Polacy popierają politykę rządu Bratyszczyka. No tak, tylko że w stosunku na przykład do wyników referendum Orbana ten sondaż zdecydowanie jest mniej korzystny dla rządu niż w przypadku Węgier. No ale przypomnę, że tutaj nie była brana kwestia frekwencji. No, w tym sondażu tego się nie da zmierzyć. Tak, nie wiadomo, która z tych osób poszłaby do urny. Dobrze, tak. Ale jaka to jest różnica? To znaczy że można się oczywiście zastanawiać nad pewnym fenomenem. Mhm. Dlaczego sondaże wskazują, że Węgrzy są przeciwko kwotom, a nie poszli na referendum, to jest oczywiście pewien łamaniec, natomiast to, że większość społeczeństwa węgierskiego i polskiego jest przeciwko odgórnym kwotom, moim zdaniem nie jest. Nie, no tego nie sposób podważać. Ja mówię o tym, że to, iż w tej chwili w tym naszym sondażu wynik na nie wynosi 69%, nie oznacza, że podczas referendum on byłby identyczny, ponieważ na przykład nie wiadomo, czy osoby niezdecydowane po prostu nie pozostałyby w domu, tym samym zwiększając przewagę przeciwników takiego rozwiązania. Prawie na pewno nie byłoby tej frekwencji wystarczającej, znaczy 50%. W Polsce mało co potrafi skłonić ludzi do referendum. Już wiele razy się przekazaliśmy. Referendum w sprawie
wejście Polski do Unii było przepychane kolanem za pomocą bardzo nieuczciwych chwytów typu przedłużenia wyborów na 48 godzin i łamania ciszy wyborczej przez niektóre media, które alarmowały, że grozi odrzucenie. Więc... Panie Piotrze, ja proszę, żeby nie przerywać. Ja otwieram gębę, a pan już powiada coś. Dobrze, więc bardzo prosimy. Sobie nie przerywać. Dobrze, nie prawda? Bo to wtedy jest dużo... Można jakoś dyskutować. No i także, wie pan, w sumie ksenofobicznym, zamkniętym, niechętnym, ale trzeba przyznać, że akurat ci emigranci też nie marzą o tym, żeby zamieszkać w Polsce. I też raczej chcą się gdzie indziej zatrzymać. Ja zresztą nie wiem, jak wygląda, czy badał ktoś ostatnio, jak wypadła ta grupa, którą między innymi Kościół promował, chodziło o chrześcijan z Syrii, którzy się mieli osiedlić w Polsce. Osiedliło się w Polsce, nie wiem, tam kilka, ponad 100 rodzin chyba. I co dalej? Czy oni są jeszcze w Polsce, czy już pojechali, wyjechali? Ja sądzę, że większość ich wyjechała. No i na tym polega cały absurd systemu kwotowego. No. Wymagałoby tu ustawienia muru na Odrze, który by cofał tych ludzi, zabraniał im przedzierania się do Niemiec. No przecież mieliśmy doświadczenie z bardzo dużą grupą Czeczeńców, którzy w większości wyjechali do Niemiec. No mówi się o 80-100 tysięcy.